Adam Grodecki z Iwoną Chojnacką podróżowali bardzo dużo. Zjeździli chyba całą Amerykę Południową i Północną. Mieszkając w Kanadzie, często wyjeżdżali na eskapady. I właśnie po 20-miesięcznej przerwie w podróży ponownie wylądowali w Buenos Aires. Adam Grodecki pisze tak. W oczekiwaniu na załatwienie formalności w biurze celnym związanym z ponownym dopuszczeniem naszej Toyoty do ruchu, zajęliśmy się zwiedzaniem miasta, podziwiając jego wspaniałe budowle, muzea, jak i restauracje. Tutejsze asado jest najlepsze ze wszystkich, jakie do tej pory próbowaliśmy na trzech kontynentach. Dawne lata świetności upamiętniły się w okazałych ponad 100-letnich kamienicach, którym uroku dodają spiczaste kształty powstałe w wyniku częstego krzyżowania się trzech ulic. Niestety dawna atrakcja stolicy Argentyny, uliczne tango, już nie egzystuje, a spektakle w restauracjach nie mają już tej oryginalności. Spotkanie z celnikiem było zwykłą formalnością, a nasze emocje spowodowane były jedynie widokiem ciężarówki, która stała dokładnie tak, jak ją zostawiliśmy, jedynie z dodatkiem kurzu i pajęczyn. Pod maską widoczne były ślady baraszkujących tam gryzoni, które zdążyły uwić sobie gniazdo. Na szczęście nie wyrządziły żadnych szkód. Samochód odpalił za pierwszym razem. Po drobnych serwisach ruszyliśmy w kierunku północnym, gdzie znajdują się wodospady i gazu, ale naszym nadrzędnym celem było odnalezienie polskich emigrantów, których pierwsza duża fala pojawiła się w liczbie około 1000 osób już w 1897 roku. Relaksującą podróż urozmaiciliśmy sobie łapaniem ryb w rzece Urugwaj, która stanowi naturalną granicę pomiędzy dwoma krajami. Skorzystaliśmy również z przydrożnej restauracji, zajazdu, założonego przez niemieckich osadników. Odwiedziliśmy również położoną przy naszej trasie plantację herbaty oraz yerba mate, która jest narodowym napojem argentyńskim. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po zatrzymaniu auta podszedł do nas mężczyzna z pytaniem w naszym ojczystym języku, czy jesteśmy Polakami. Nasz orzełek na tylnych drzwiach po raz kolejny pomógł w odnalezieniu rodaków. Dzięki uprzejmości dyrekcji dostaliśmy zezwolenie na wjazd na teren plantacji, gdzie zrobiłem parę zdjęć upamiętniających nasz pobyt w tym wyjątkowym miejscu. Pozdrawiamy Adam i Iwona. Postscriptum. Wkrótce przygotowuję kolejną relację i mam nadzieję, że będę miał czas przedstawić Państwu w postaci filmu z jakimś dźwiękiem podróże Adama i Iwony. Ja osobiście w tej chwili nie podróżuję i takie zdjęcia, relacje z podróży Adama i Iwony dla mnie to jest niesamowita gratka. Od Adama dostawałem już sporo zdjęć wcześniej. Nie zrobiłem do tej pory żadnego nagrania z kilku powodów. Jednak tym razem postanowiłem zrobić takie nagranie, bo to jest wyjątkowe, co robi Adam. On uważa, że to nie jest wyjątkowe. Ja podziwiam ich pomysł, realizację, ich zdjęcia, ich trasę, samochód. Po prostu wszystko podziwiam. W opisie filmu macie Państwo załączony link do galerii foto na Google. Dziękuję bardzo za uwagę.